Tak, jesteśmy po paradzie Barburka na przed Karową. No, niedosyt troszeczkę jest właśnie po tym Bemowie. No, sporo kibiców i tutaj jazda. No, przytrafił się też błąd. Po tym pierwszym najeździe przestrzeliłem zakręt, musiałem cofnąć. No, potem nie chciałem popełnić błędu i nie chciałem skoczyć na mostku. I przyjechałem właśnie przed mostkiem, nie? Gdzie poczułem, podbiło mi samochód. Straciłem tam zbieżność, no i też jakoś tam pedał obcierał kolumnę kierowniczą i tak przepierkałem to Bemowo. No mimo to wiedziałem, że nie mogę popełnić żadnego błędu, czyli tak bezpiecznie to przejechałem. No, spadliśmy tam w klasyfikacji, no to jest taki jedyny niedosyt tego rajdu Barburka. No, myślę, że na Karowej będzie znacznie lepiej, no spróbujemy zaatakować to trzecie miejsce, bo je straciliśmy w klasie, tak? Powiedz, cały sezon były wzloty, były upadki, były bardzo dobre wyniki, parę wygranych rajdów, były jakieś przygody. Powiedz, jakie plany na przyszły rok? Zobaczymy, co Mikołaj przyniesie, co chodzi o przyszły rok. No inaczej zapytam, o czym marzysz na przyszły sezon? O czym marzę na przyszły sezon? Na pewno o regularności startów. Zmieniasz auto, zmieniasz rozgrywki, czy zostajesz w RPP?
Tego jeszcze nie wiem, czy zostanę w RPP, czy pójdę do Mistrzostw Polski. Jak do Mistrzostw Polski, to, to może Puchar Fiesty, może, może dalej C2. Naprawdę na tę decyzję musimy poczekać do stycznia i tutaj co podejmę decyzję w styczniu, co będę robił.